To akurat bardzo trudno, no bo tutaj drugą połowę zaczął, bo ale wychodząc na drugą połowę powiedziałem, że kluczem dla nas jest przetrzymać pierwsze 10 minut, żeby nie stracić bramki. No i akurat stało się najgorsze, co mogło, pierwszy kontakt z piłką Tomka Czarkowskiego i zdobyta bramka, także wiedzieliśmy, że będzie nas czekała nawałnica i wytrzymaliśmy się. Początek akurat chcieliśmy wyczekać i parę razy skontrować zespół Wironi. Wiedzieliśmy, że bardzo dobrze grali w ostatnich spotkaniach i to nie przypadek, że nie przegrywali, a wygrali nawet na takich potentach tak jak Lechu i Legii. Chcieliśmy wyeliminować atuty jak Plisga, ale nie do końca nam się też to udawało w niektórych momentach, ale to do 30 minuty wyglądało to nieźle, później zrobiliśmy drugą kartkę i szkoda tej przerwy, jeszcze tej czerwonej kartki dla Tomka Wróbla. Tak po meczu to jako trener takiego, nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, bo to dla naszej sytuacji jest bardzo trudno. Gdybyśmy byli w środku tabeli, to bylibyśmy zadowoleni. Będąc na samym dole, takie właśnie nas to ciosy się dostaje, dlatego też w końcówce musieliśmy być dwa razy bardziej zmobilizowani, a Jagiellonii można pogratulować, bo rzeczywiście dwa razy odrobić, że 0-3, a 0-2 to jest duża sztuka, na pewno nie jest to łatwa, gdzie zespół musi grać w etapie pozycyjnym, ale mamy swoje problemy, my zrobimy wszystko, żeby ostatnie spotkanie z Piastem teraz wygrać i zachować szansę na to, żeby się utrzymać, a widzę, że to po prostu zespół potrafi, bo pokazał dzisiaj, że potrafi grać fajną piłkę, że potrafimy też utrzymać się przy piłce, ale brakuje nam takiego trochę cwaniactwa i tego, co w piłce jest też bardzo istotne szczęścia. Dzisiejsze spotkanie z Pełchatowem, na pewno jako drużyna, pierwsze 25 minut weszliśmy naprawdę pierwszy raz w tym sezonie bardzo dobrze. W początku utrzymywaliśmy się przy piłce, fajnie, żeśmy rozgrywali ten atak pozycyjny. Można powiedzieć, że pierwszy raz siedzieliśmy od początku meczu bardzo spokojnie na ławce rezerwowych i potem nadeszło boom, dostaliśmy jeden strzał, potem drugi, dwa indywidualne błędy, a naprawdę w piłkę w pierwszej połowie graliśmy bardzo fajnie, tak. Te błędy nam się przydarzają, przydarzyły nam się trzy we Wrocławiu, dzisiaj kolejne dwa, znowu goniliśmy wynik. Jak słusznie to Michał zauważył, super się na nas rozpoczęła druga połowa, strzeliliśmy bramkę, można powiedzieć, z gwizdkiem sędziego od razu na 2-1, strzeliliśmy potem na 2-2. W tym ataku pozycyjnym gdzieś ćwiczymy cały czas tą grę. Nie było to na pewno łatwe, bo w 9 Bełchatów się cofnął, zostawił jednego tego niebezpiecznego Buzałę w ataku i musieliśmy przede wszystkim uważać na kontry. Ale na pewno wynik nas nie zadowala. Na pewno mieliśmy aspiracje, żeby to spotkanie wygrać. Ale tak jak mówię, w drugiej połowie ta gra wyglądała bardzo fajnie. Brakuje jak zwykle tej kropki na D, tak. Było kiedyś Fatum Jagiellonii na wyjazdach, teraz powoli zaczyna być u siebie i musimy zrobić wszystko, żeby pojechać do Chorzowa, myśleć już o następnym meczu i postarać się z Chorzowa przywieźć te w końcu upragnione 3 punkty, tak. Na pewno cieszy to, że mamy dobrą serię, że tych spotkań nieprzegranych już jest 7, tak, ale tak jak powiedziałem, potrzebne nam jest u siebie zwycięstwo, którego w tej rundzie udało nam się tylko raz wygrać w pierwszym meczu, także to na pewno boli, choć przy sytuacji 2-2 chciałbym na pewno jeszcze zobaczyć tą sytuację, kiedy był faulowany Tomek Kupisz, czy był tam rzut karny, czy nie, ale na pewno brakło nam dużo spokoju przy rozegraniu w końcówce, bo w ataku pozycyjnym do 2-2 graliśmy fajnie, po strzelonej bramce na 2-2 jakby to się urwało, cały czas ściągnęliśmy tą grę przez środek, chcieliśmy jakieś dziwne klepki grać z napastnikami, a to nam nie wychodziło. Niebezpieczni tak naprawdę jesteśmy, kiedy rozrzucimy nasz atak pozycyjny do boku, także trzeba też pochwalić to zespół z Bełchatowa, że dzielnie się bronili w 10 i dowieźli punkt do końca. Na pewno, tak jak powiedziałem, nas to nie zadowala. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Należy chyba specjalna nagroda Tomkowi Czarkowskiemu, bo wejście jego na bramkę, asysta, no taki pół ojciec tego remisu. Znaczy powiem tak, pół ojcem nazwaliśmy też we Wrocławiu Smolarka, no taka jest piłka, po to jest drużyny Smolarek i Frankowski, żeby robili różnicę. Kto ma robić różnicę i od kogo się mają młodzi uczyć, jak nie od Smolarka i Frankowskiego. We Wrocławiu pomógł Smolarek, dzisiaj pomógł Tomek Frankowski.
pokazał, że umie się pod bramką znaleźć, to chyba nic nowego nie powiem. Jak powiem, że jest to na pewno król 16. Tak? Dzisiaj znowu pokazał, strzelił jeszcze jedną bramkę, ale tam jednak najprawdopodobniej był ten spalony. Także no, wniósł na pewno dzisiaj dużo ożywienia, fajnie te piłki rozgrywał, się fajnie porusza w ogóle między liniami. Także gdzieś musimy korzystać właśnie z doświadczenia takich piłkarzy, tak? bo to doświadczenie pomaga nam odrabiać właśnie takie wyniki, jak choćby we Wrocławiu, czy dzisiaj przegrywając 2-0 u siebie ten wynik. Zdążyliśmy jeszcze Bogatów dogonić, może brakło trochę czasu, żeby strzelić tą upragnioną zwycięską bramkę. A Łukasz Matej powiedział mi po meczu, że całe szczęście, że nie stawił pan go od początku. Dlaczego? No ja nie wiem, co miał Łukasz Matej na myśli. No to, że wszedł i odwrócił los meczu. No tak, tylko zobaczył pan, jaką żeśmy zrobili rozsiadę w obronie, żeby wpuścić Tomka Frankowskiego. Także no taki był dzisiaj plan. No, dostał szansę Smolarek we Wrocławiu, wykorzystał ją w 100%, więc dlatego dzisiaj wyszedł od pierwszej minuty. Wydawało nam się, że jakoś sobie damy radę. Okazało się, że jest potrzebny ten Tomek Frankowski podwieszony i puściliśmy go w drugiej połowie. No. Nie, myśl była taka, żeby wyszli dwaj, Frankowski i Smolarek. Znaczy to ja nie wiem, co myśli Łukasz Mady i raczej... Nie, to może ja tak myślę, bo nie będzie Łukasz, tylko ja. A, no to, jeżeli pan tak uważa. No, jak to się mówi, jakbym wiedział, że się wywrócę, to bym się położył, tak? Nie wiedziałem przed meczem, że ten mecz tak się ułoży, że do przerwy będziemy 2-0 przegrywać, tak? Chcieliśmy raczej siąść od początku meczu wysoko na Bełchatów i wydaje mi się, że te pierwsze 25 minut wyglądało całkiem nieźle, tak? Pierwsza akcja ofensywna Bełchatowa, tak jak powiedziałem, nie tracimy bramki, no to gdzieś ta koncepcja ucieka, tak? Jeszcze mam pytanie, panie trenerze, któryś mecz z rzędu rozpoczynamy i zespół przeciwny, czy to tutaj w Białymstoku, czy też na wyjeździe, zespół przeciwny ma bardzo szybko okazję do strzelenia bramki. Zdarzyło się tak z Górnikiem, że bodajże chyba z pod Beskidzią, żeśmy bramki tracili na początku w pierwszych minutach meczu. Dzisiaj ponownie Bełchatów miał okazję do strzelenia gola na samym początku meczu. Pierwsza bodajże ich styczność z piłką. I teraz pytanie jest tego typu, jak jest z koncentracją zawodników, bo chyba tutaj w szatni dosyć dużą uwagę, o ile się nie mylę, bo w piłkę nie grałem, tak jak pan, że coś takiego ma miejsce, że pan jest od tego, żeby tę koncentrację doprowadzić na odpowiedni poziom. Czy rozumiem też aluzję do tego, kiedy coś powiedziałem, bardzo ładna przenośnia. Znaczy ja powiem tak, akurat tak jak powiedziałem wcześniej, był to najlepszy początek w tym sezonie, w naszym wykonaniu. Pierwsze 25 minut Bełchatów nie stworzył sobie żadnej sytuacji do momentu strzelenia bramki. Nie przypominam sobie sytuacji, w której Bełchatów by miał jakąś sytuację do strzelenia bramki zaraz na początku meczu, bo to raczej mieliśmy my i Dżalamidę i Kupisz i mieliśmy rzut rożny, także tu nie chodzi o to, czy ja grałem w piłkę, czy pan nie grał, tylko o akurat spojrzenie na dzisiejsze spotkanie, że pierwsze 25 minut Bełchatów nie stworzył sobie żadnej sytuacji, akurat jeżeli chodzi o to. Nie wiem, chyba, że mi coś uciekło. Właśnie dlatego chciałbym zapytać. Nie wiem, no ale wie pan, ja mogę powiedzieć chłopakom, ja mogę uczulać, tak? Było kiedyś piętą Achillesa, że Jagiellonia dużo traciła bramek po stałych fragmentach gry, tak? Panie trenerze, no 16 bramek straconych w 14 spotkaniach. No tak, tylko przed spotkaniem we Wrocławiu byliśmy trzecią najlepszą obroną. A dzisiaj, o ile się nie mylę, to jesteśmy piątą najlepszą. Mimo tych stracenia dwóch bramek, także... Bramki się traci w meczach, tak? Szkoda, że tak jak powiedziałem, całkiem inaczej byśmy rozmawiali w dzisiejszym spotkaniu, jakbyśmy to spotkanie wygrali, tak? Ja zwracam uwagę na to, analizujemy też mecze, w którym pokazujemy, dlaczego tak źle wchodzimy w mecze, zmieniamy nawet też czasami rozgrzewkę przed meczem, tak? Ale akurat dzisiaj uważam, że no to pierwsze 25 minut w naszym wykonaniu było najlepsze w tej rundzie i Bełchatów nie stworzył sobie żadnej akurat sytuacji. No, przy pierwszej sytuacji, jak on sobie stworzył, strzelił bramkę. Nie było też tak trochę, żeście troszkę zlekceważyli rywala, bo z całym szacunkiem do pana Michała Prowierza, który tutaj, że tak powiem, dosyć dobrą robotę robi Bełchatowie. Bełchatów zajmuje ostatnią pozycję w tabeli i nie było tak, że zawodnicy chyba mieli tak podświadomie w głowach, że to mimo wszystko przyjeżdża ostatni zespół widzę. Wydaje mi się, że nie. Tutaj każdy był świadomy tego, że to zwycięstwo nam bardzo jest potrzebne, żeby doskoczyć do góry. Wydaje się, że tak jak powiedziałem, no, naprawdę bardzo fajnie graliśmy w pierwszej połowie w piłkę, a przegrywaliśmy 2-0. No, taka właśnie piłka jest czasami nieobliczalna, że Bełchatów bardzo mądrze wyprowadził dwie kontry, strzelił nam dwie bramki. No, po ewidentnych błędach indywidualnych, to tak trzeba powiedzieć. No, to
Wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z motywacją do tego meczu. Tak? Wszyscy chłopacy byli świadomi tego, że dzisiaj jest dla nas bardzo ważny mecz. I jak pokazała nasza ekstraklasa, nie wolno nikogo lekceważyć. Tak? Tak samo można powiedzieć, że zlekceważyliśmy Piasta, bo przegraliśmy tutaj u siebie 2-0. No, no, taka piłka jest po prostu, że powiedziałem, bo Hatu wyprowadził rewelacyjne dwie kontry i strzelił dwie bramki, no i wtedy trzeba by nich gonić. Także mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z motywacją albo z tym, żeśmy może niepoważnie podeszli do Bohatowa, byśmy na pewno utrzymali, bo Hatu ma w swoim składzie naprawdę kilku dobrych piłkarzy, no, chociażby Wróbel czy Buzała w ataku, no to nie są przypadkowi ludzie, którzy na pewno w piłkę umieją grać. Tak? Jeżeli chodzi o tą akurat sytuację, to trzech zawodników zupełnie niepotrzebnie doskoczyło do bocznej strefy boiska do zawodnika z Bełchatowa. Drugi bardzo czujnie się przesunął, zagrał bodajże zewnętrzną częścią stopy między dwóch i wtedy chyba Łukasz Madej wyszedł na krótki słupek i dograł idealnie piłkę, także to nie wiem, chcieli zrobić pressing, nie udało im się i tak jak powiedziałem, Bełchatów skrzętnie to wykorzystał i strzelił bramkę na 2-0.